Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Jeśli spodobał wam się ten film, pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę, żeby wiadomo dotarł do jak największej ilości ludzi, bo mamy tutaj wyjątkowy samochód. Wiecie, w czym ja teraz siedzę? To jest Piltrident. Jeśli ktoś z was oglądał kiedyś bajkę Jetsonowie, no to myślę, że Piltrident jest must have w Forza Horizon 4. Zobaczcie, mamy tak samo jak w Pilu P50, 3 koła, silnik z tyłu na kole tylnym. I co, jeśli chcielibyśmy się nim ścigać w klasie D, no to my mamy chyba tutaj zwycięzcę, nie? Właściwie nie ma samochodu żadnego w klasie D, warto by było sobie tego Pila chyba zrobić, bo jest bardzo lekki. Obecnie ma tylko 3 kW mocy, no ale oczywiście znacie mnie. My zrobimy z niego koksa. Chodźmy sobie do festiwalu i zróbmy coś z nim. Myślicie, że da się, że będzie on tak dobry jak Pil P50? Nie wiem, sprawdźmy. A, zanim w ogóle sprawdzimy, to zobaczcie sobie bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Mamy tutaj reflektory, pyk. Ale patrzcie, jakie mamy tutaj drzwi. Tak, widzicie tutaj coś podobnego jak w BMW Isetta, czyli ta kierownica też nam się odchyla tak dziwnie, tylko że wejście nie mamy od przodu, a mamy tak o, z tej strony, nie? Także cała ta kabina nam się podnosi. Możemy sobie oczywiście w Fordzie wiście to zamknąć. Zobaczcie, jaka kierownica. Ja nie wierzę po prostu. Dźwignia zmiany biegów, drążek, hamulca ręcznego. Chciałbym się tym przejechać w rzeczywistości, naprawdę. Jestem strasznie ciekawy, jak to jest. Jak to jest być odgrodzony od rzeczywistości. Bo patrzcie, to jest naprawdę, to musi być naprawdę bardzo fajne jeździć czymś takim, nie? Mamy taką wielką szybę, możemy się obracać dookoła, czy oglądać dookoła. Oczywiście prywatności w środku nie mamy żadnej. No ale z drugiej strony, ej, z tyłu mamy chyba jakiś piecyk, nie? Gazowy. Akumulator z tyłu, zobacz. Akumulator z tyłu, jakiś piecyk gazowy, żeby się ogrzewało tu w środku. Jezus Maria. Tak, samochód, nie wiem, czy to można nazwać samochodem, ale to waży, moi drodzy, obecnie 160 kg, 3 kW mocy, 7 Nm. Ciekawe. Standardowy silnik da się dość mocno rozkręcić, jeśli byśmy chcieli to zrobić, także mamy tutaj sporo opcji. I ja sobie zainstaluję tutaj... tak, zainstalujemy sobie oponki, zainstalujemy sobie wyjątkowe jakieś felgi, może jakieś lekkie. Chociaż zobaczcie, on ma już bardzo lekkie te felgi. Możemy zwiększyć cal tych felg. I z tyłu też, z tyłu mamy jedno koło, ale cal możemy zwiększyć, jak widzicie, to się... Zajebisty jest ten samochód. No dobra, więc to mamy. Spoiler. Ja myślałem, że tutaj będą jakieś inne spoilery. Są takie chip z tyłu i chip z przodu. I on w tym momencie... Czekajcie, aha, zrobiłem go na maksa, dobra. Więc tak, zobaczcie. Skończyły mu się biegi na 188 km na godzinę, tylko dlatego, że są wydłużone. Ale mamy tu piekielne przyspieszenie, tak? Najlepiej ruszać moim zdaniem z dwójki. Ogromne przyspieszenie, wręcz nie do pomyślenia. Ale i tak możemy te biegi wydłużyć, żeby były takie, no, żeby nie zmieniać ich co sekundę. Nawet szybciej niż co sekundę. Od 0 do setki w 4 sekundy przyspiesza, to jest coś niezwykłego. On naprawdę nie ma dużo mocy, nie? Mamy tutaj w tej grze do czynienia z samochodami, które mają powyżej 1000 koni mechanicznych, ale tutaj dużo robi waga. Waga tego samochodu. No i niestety prowadzenie jest mega, mega słabe. Zainstalowaliśmy sobie tutaj docisk aerodynamiczny. I możemy sobie oczywiście też ten docisk zwiększyć, jeśli chcemy. Wchodzimy w aero, zwiększamy na maksa. Ale podejrzewam, że tak samo jak i w Pilu P50, tutaj to niewiele nam da. I tak samo, zobaczcie, mamy dyferencjał i możemy z tyłu tym dyferencjałem jakoś manipulować. Chociaż nie wiem, dlaczego mamy w ogóle dyferencjał z tyłu, skoro z tyłu mamy tylko jedno koło. Jeśli chodzi o ustawienie sztywności sprężyn, tutaj nie możemy nic
zrobić. Szkoda, można byłoby się tym fajnie pobawić. Nie wiem, do czego dedykować ten samochód, czy na offroady, czy bardziej na szosę. Prędkość maksymalna nie jest imponująca, ale co jest imponujące? No właśnie, ten samochód jest wyjątkowy w przyspieszeniu. Tak samo jak Peel P50. Oh shit. Dobra, jedziemy sobie, ja myślę, że jakąś kopsalnię trzeba ogarnąć. Boże, patrzcie, zderzenie z jakimkolwiek samochodem ruchu ulicznego kończy się tragicznie. Skręcanie nie istnieje tutaj, w tym aucie. I bardzo śmiesznie się go prowadzi. Prowadzi się go tak, jakby ten tył był, nie wiem, przyczepiony do ziemi. Tak bardzo śmiesznie to się czuje, nie? Teraz widzicie, że ten bardziej się obraca ten przód, a ten tył jakby stoi w miejscu. Takie jest dziwne wrażenie. Niestety na zakrętach jest lipa i każde Subaru nas tutaj zje. Ale odpowiednio użyty ten samochód może być bardzo ciekawy w wygrywaniu. No wyobraźcie sobie objechać na jakimś szutrze Subaru chociażby. Tutaj mamy wyścig szutrowy. Mamy tu Morgana Three-Wheelera. Ale zobaczcie, jaka jest różnica w przyspieszeniu w stosunku do innych aut. Morgan jeszcze powinien coś tutaj dawać. Morgan Three-Wheeler też ma dobre przyspieszenie. Ale o skręcaniu niestety zapomnij. Tutaj się nie da. Docisk zwiększony do maksa przed każdym zakrętem jest... Chyba, że właśnie driftem. Tak, to zdecydowanie jest samochód wyczynowy, albo do jakiejś niższej klasy, bo w tej to on jest wręcz nie do opanowania. Śmieszna fura. Najlepsza jest to kierownica. Robi robotę. Jeden taki wygięty pręt ktoś wziął, wsadził i działa. Okej, trzymaj się! O, naprostuj! No nie mogę naprostować. Dobra, trzeba spokojnie zacząć. Jak się pójdzie. Ej, wiecie co mi przypomina? Jak czasami w parkach rozrywki są takie samochodziki do zderzania z takie, które przypominają troszeczkę pontony. To on jest czymś w tym rodzaju. Musimy zrobić chyba ten, zlot tridentów. I w ogóle pilów, nie? Zlot pilów musimy zrobić i wtedy się nimi pozderzać. Kurde, oczywiście. Będzie zajebiste. Zlot pilów. Zlot cip-cipów. O, to będzie zlot cip-cipów. Gdzie będziesz mógł przyjechać BMW i setą, pilem P50 i pilem tridentem. Patrzcie, jak te murki go zatrzymują. Nie? No prawie do zera się zatrzymał od tego murku. Ci! Leć! Z największej skoczni. 166, bieda! Ja się tak zastanawiam, do czego jest ten samochód. Jego chyba trzeba zrobić do niższej klasy, żeby tam coś osiągał. Ale do takiej zabawy hardkorowej też jest fajny, nie? Patrzcie, musisz... Ja już mam szóstka, on tutaj nie łapie w ogóle trakcji. Prędkość maksymalna w okolicach 300 km na godzinę. Szału nie robi, nie? Tutaj mamy autostradę, możemy sprawdzić. Trochę ból, że można tylko opony offroadowe zainstalować. Ja bym chciał dragowe sprawdzić. Naprawdę to jest top prędkość? Tam mogliśmy jeszcze intercooler jakiś zainstalować dodatkowy. No ale prędkość maksymalna... No czego się tu spodziewać, nie? Taki mały silniczek mamy, to i tak dobrze, że tyle jedzie, prawie 300 km na godzinę. Ale tu... Wow, co się dzieje? Co jest? On w ogóle nie zmniejsza obrotu. Czekajcie, wrzucę szóstkę.
Jak cichutko rusza, nie? Marzyłem o tym, żeby on był w tej... Oooo! Taki sam jak Pilpa 50, a może i nawet gorszy, jeśli chodzi o prowadzenie. Ciężko powiedzieć, nie? Piszcie, co myślicie o Pilu Tridencie. Najnowszym Pilu w grze. Mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś dodadzą. Muszą, kurde. Szalony, kurde, Kozakiewicz. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.